Siemanko moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Łysy gra w Wiedźmin 3 Dziki Gon. I jakaś dziwna baba uwięziona w dziwnym czymś zleciła nam znalezienie różnych rzeczy, żeby ją uwolnić, żeby ona mogła uratować dzieci z bagien. W ogóle jej nie ufam, nie wiem dlaczego się na to zgodziłem. No, dlatego lecimy, nie? Teraz idę po jej szczątki najsampier. Tylko muszę zabić tutaj kulawą babę. Gdzieś jej szczątki muszą być. O, zmysły cały czas odpalone. O, i wyszedłem. O, teraz widzę. Te kości są dziwne. Nie wyglądają na ludzkie. O, właśnie. Nie wiem, czy ja chcę jechać na tym głupim koniu. Co on tam nie wiedzie? Odpocznij. Co odpocznij? Jeszcze nic nie zrobiła. Którędy wjadę? Tak, żeby dała radę. O, dobra, udało się. Teraz musimy złapać skarb. Pilnują go ludzie, czy jakieś stwory? Chyba ludzie. Nie! Stwór i to jakiś duży. Wow! Nie chcę tego skarbu, elo! Okej. Muszę konia upolować. Znaczy schwytać. Naprzód. Czarnego jak smoła. Taki ma być. Oswój dzikiego konia za pomocą znaku akcji i dosiądź go. Teraz do wiedźmy. Ja wiem, czy on taki corny bardzo? Pojedzie tędy? Faktycznie się rozpogodziło. Teraz wolniej. Teraz wolniej. On tu wjechać na koniu? Ta, to coś dziwne.
Dobra, wszystko mam. Klucze pióra kunia i twoje kości. Jestem gotów. Możemy zaczynać. Daj mi polecieć na skrzydłach kruka. Ale nie podoba mi się to w ogóle. Niech moje kości spoczną wśród piór. Wszystko złóż pod sercem. Potem je przebij. I podprowadź konia. No właśnie, i tu się zastanawiam. Skoro mogę tak zrobić... Tak robię. Zmieniłem zdanie, nie ufam ci. Składam klucze pióra. Kiedyś byłam wolna. I znów będę wolna. Składam twoje szczątki. Kiedyś byłam cielesna. I znów będę cielesna. A teraz powinienem zebrać twoją krew i napoić nią konia. Ale nie zrobię tego. Nie ufam ci i zamierzam cię zniszczyć. Strata! Strata! No takie mam przeczucie. Po prostu mam takie przeczucie. Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być. Coś tam się działo? Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. A jakżeście go przegnali? Poszedłem tam i pozbyłem się waszego problemu. Szczegóły nie powinny was obchodzić. Dawaj siano. To i racja. Co ja się na tym znam? Wiedźmy, czy jak je nazywasz, panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. Co, sam siebie musi puknąć? Ucho. Jak w Diablo, trochę. Oto i zapłata. Przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Nie wiecie, jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Velen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Hej. Expando. O, fajnie, przyniosło mnie to. Od razu. Dostałem buty. I rękawice. Harry gada z wężem. W rzeczywistości jest to ładniejszy. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No, przybiegłeś. Gdzie dzieci?
Miałaś przyjść, nie oglądać. Taki znak, podobno tej Annie takie wyskoczył. Może to ona? Nie, nie byłaby taka stara. Nie próbuj nam się przeciwstawiać! Wybaczamy ci ze względu na zasługi. Dzieci są tłuściutkie jak prosiątka i słodkie jak karmel. A teraz musimy porozmawiać z Białowłosem. Mogłem zaufać temu czemuś? Poznaję to znamie. Przecież to Anna, żona barona z Brońcem. Czyli jednak, dobrze pomyślałem. Ona nie należy do żadnego człowieka. W jej wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej. Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów, Białowłosy. Na gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Wystroiłyśmy się specjalnie dla ciebie. Gdybyś wiedział, ile czasu spędziłyśmy przed lustrem. Pożądasz nas? Jestem pod wrażeniem. Macie wrodzoną zdolność polimorfii. Mogę wyssać cię do sucha. Nie masz otworów. Mogę stać się z tobą jedynym splotem. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. Przyszedłem tu po coś innego. Spróbuj się. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze. Za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A to nam się udał, kawaler. O! Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć. Ale nie zdołał oszukać ciebie, kawalerze. Uwolniłeś świat od wielkiego zła. Nie wiem teraz, czy im wierzę. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna! Mysie włosy tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona, bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnomrna, uparta i samolubna. Dziewczyna, której szukam, nigdy nie skrzywdziła nikogo bez powodu. Nie widziałeś jej od dawna. Zmieniła się na gorsze. Dlaczego was zaatakowała? To już nie jest ta, którą znałeś. Przepełniał ją gniew. Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie tak, jak było. Opowiemy, kawalerze. Wiedziałyśmy, że przyjdzie taki nocny koń. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jako mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej. Dziecię starszej krwi, zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Wpadła prosto w nasze ręce. Strasznie one wyglądają. Starsza krew! Kobiet znam ci cienki! I
Czy już? Jakie gniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi trężyć. Do stołu ukryłam, w kotle już buzuję. Nie wolno nam! Wiesz, że ona jest dla niego! Imlerid dostanie ją! Dostanie! Ale nie całą! Dobrze mówi. Skosztujemy jeno krzynę. Stopy jej utnę. Ładny ma, zgrabny. Narosu będą jak z dala. Stópkara! Narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź! Chyba ucieknę, co? No właśnie. O, pożałujesz tego, dziewczynko. Pożałujesz. Bardzo niegrzeczna, bo nie chciała, żebyście jej zażarły stopy. Czyli one współpracują z Dzikim Gonem. Co jest? Zajebista ona jest. To się tu cały czas pojawia, co mam w tym zrobić? Mam tak sobie z nimi walczyć, czy te takie da się jakoś pozamykać? To z czego one przyłażą? A czemu nie ma dźwięku? Oddaj dźwięk. Ej! Czemu nie mam dźwięku? A na OBS-ie jest, że jest dźwięk. Dostań się, a może mam po prostu biec? Będą mnie gonić jak porąbane. Chyba to błąd, co? Ale dziwnie mi tak bez dźwięku. Tu miałem po prostu dobiec. Tak. Ale czemu nie ma dźwięku? Znaczy na OBS-ie jest, że jest, ale ja nie słyszę. Słuchawki mi rozłączyło? Czekajcie, bo to tak być nie może. Dobra, chyba powinno być git. Tak. Nie wiem, o co chodzi. Ale to było u mnie, czyli w odcinku będzie dźwięk. Thank you.
jakiś czas później. Chciałeś cię zabić. Chciałeś się porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Smak jej krwi przypomniał nam lata młodości. Starsza krew. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. Będę się z nimi bił? Chciałeś ci ją zabić. Nie daruję wam tego. Słowa rzucone na wiatr. Nasze losy splotą się, ale jeszcze nie teraz. Teraz będziesz gonił za ciemnym i błądził we mgle. Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. A jeśli ją dogonisz, dziewczyna umrze. Do zobaczenia, piękny rycerzu. Przekleły mnie. Babcia. Duch zaklęty w drzewo. Że niegdyś był druidką z Welen, której zadaniem była opieka nad okoliczną knieją. Kiedy stała się niewygodna, wiedźmy zamordowały ją, a jej duszę uwięziły w drzewie. Kurczę, żałuję! Nie zamierzał poddać się bez walki, z pomocą przyszły mu siły natury. Puszcza jej mieszkańcy zaczęli bronić szepczącego wzgórza przed zakusami wiedźmi. Obyło się bez postronnych ofiar, bowiem zgodnie ze słowami ducha, agresja kniei jest niepowstrzymana, a las nie rozróżnia niewinnych od nieprawych. Jeszcze raz? Agresja kniei jest niepowstrzymana, dobra. Zaklęty w drzewo duch błagał Geralta, by ten zjął z niego urok i wyzwolił od wiecznej udręki. W zamian obiecał pomoc w uwolnieniu sierot przetrzymywanych na polanie, którym groziła okrutna śmierć. Jezu, jak, co ja zrobiłem? Pozwoliłem, żeby wiedźmy zeżarły dzieci? No nie wierzyłem jej, no. Brzmiało to podejrzanie, a te wiedźmy jeszcze gorsze. Był potężnym i brutalnym wojownikiem. Generał Gonu. Ach. Normalnie mam ochotę zapisać save'a. Znaczy ten, odtworzyć save'a i jednak pomóc tej tamtej. A nie, ja nie to chciałem. Tylko sobie zaznaczyć po prostu, w którą stronę iść. No ale stinks. Źle mi teraz. Myślałem, że wiecie, ten duch mi mydli oczy tylko, nie? O, uratuję dzieci, dzieciom grozi. Tak, tak, uratuj mnie, uratuj, to pomogę. Że mnie wała robi, nie? Podłapał mój luby, ha? Ano, nie kiepską. Wczoraj całe wiatr. Coś taki bez życia! Ruszaj się! Daj spokój! Oddechuj. Będę teraz o tym rozpamiętywał do końca życia. Jak bardzo źle zrobiłem. No słucham, z czym przychodzisz? Mam wieści o twojej żonie. No to kurwa, czemu nie mówisz od razu? Gdzie ona jest? Czemu jej nie przyprowadziłeś?
Jest na krzywuchowych moczarach. Ma tam wik, to pierunek i zajęcie. Nie wyglądała, jakby miała ochotę stamtąd odejść. Kurwa, miałeś ją tu sprowadzić, a nie sprawdzać jej warunki bytowe. Ty, masz słowa, grubasie. Miałem ją odnaleźć, zrobiłem to. Na nic więcej się nie umawialiśmy. Ty pewnie dalej myślisz, że jestem skończonym skurwysynem, prawda? Prawda. I że to, co się stało, to wyłącznie moja wina. Prawda. Ale moja opinia nie ma znaczenia. To, co ja myślę, nie ma znaczenia. A jednak ciągle widzę niechęć w twoich oczach. Nie wiem, jak to jest w wiedźmińskim świecie, ale u nas nic nie jest czarno-białe. Wybacz, ale nie interesuje mnie historia twojego życia. Jestem tu w konkretnej sprawie. Zapomniałeś? A powiesz mi chociaż, skąd Aneczka wzięła się na tych bagnach? O! Twoja żona jest na służbie wiedźm. O czym ty, kurwa, mówisz? Jakich wiedźm? Tych, które mieszkają na krzywuchowych moczarach. Och, jak ludzie o nich gadali, to myślałem, że to tylko bajania. Jak ona się tam w ogóle dostała? Uciekły nocą. Przejeżdżały koło lasu, kiedy wypadła z niego bestia na służbie wiedźm i porwała Annę. Bestia? Możesz, kurwa! A Tamara, nic się jej nie stało? Nie, nic. Dzięki Bogom, chociaż tyle. No a co z Aneczką? Co było dalej? Stwór zaniósł ją w głąb moczarów, ale nie zrobił jej krzywdy. Co więcej, Anna wygląda na swój sposób na szczęśliwą. Na pasie dzieci dla wiedźm. A ja na to pozwoliłem. W wiedźminie? W ogóle, co ona tam robi na tych moczarach? Zawarła pakt z wiedźmami. Chyba pomieszały jej się zmysły. Ja pierdolę, jaki znowu pakt? Nie chciała urodzić dziecka i poszła do wiedźm. Ona obiecała, że pozbędą się problemu, ale w zamian będzie musiała spędzić u nich rok na służbie. No i dotrzymały słowa w swój przewrotny sposób. To znaczy? Anna myślała chyba, że dziecko w niej jakoś samo zniknie. Tymczasem wiedźmy zaczęły wyniszczać jej organizm i doprowadziły do poronienia. Wydaje mi się, że wtedy właśnie zaczęła tracić zmysły. Poza tym nałożyły na nią magiczne pęta, które zadają jej ból, gdy tylko im się sprzeciwia. To gwarantuje, że wywiąże się z długu. A, takie ja. Pakt z wiedźmami? To brzmi jak jakiś koszmarny, pierdolony żart. Trzeba ją stamtąd wyciągnąć. Przecież nie może tam zostać. Nie radzę zapuszczać się na bagna, nawet z obstawą. Miejsce samo w sobie jest niebezpieczne, a wiedźmy mogą być groźniejsze, niż wam się wydaje. No przecież nie będę tu siedział i czekał, aż mi ją oddadzą. Jakby miały twoją córkę, też byś czekał na ich łaskę? Nie, nie czekałbym, ale ja jestem wiedźminem. A ja jestem mężem i ojcem, który spierdolił życie swoje i swoich bliskich. Skrzyknę ludzi, pójdziemy tam i wyciągniemy Annę. Powodzenia. Wywiązałem się z mojej części umowy. Teraz ty wywiąż się ze swojej. Słowo się rzekło. Na czym to ja ostatnio... Na tym, że zaatakował was bazyliszek. A tak, no, to był kawał potężnego bydlaka. Kiedy przed nami wylądował, pomyślałem, że tym razem się nie wywiniemy. Uważaj! Oho! Jeśli nie przeżyję, możesz wziąć z kasztelu, co tylko chcesz. Przeżyjesz! No, to pokażmy ten grzeb. Na biegu.
Ups. Niech to szlak. Nie mogę go tak zostawić. Mogę się jakoś podleczyć? Nie mam medytacji. No dobra. Jest dobry HP regen. Mam Warmoga. Jak tam z tej strony chyba można się wspinać? Jakoś. Może nie? A może tak? O! Nie. To mi nic nie dało. Nie dało mi nic. O! Nie, nie spadaj! Nie. A czekajcie, bo jak wejdę na to, to co mi to da w sumie? Może jednak z tamtej strony? Nie, nie spadaj. Jak się tego złapię, to co mi z tego? Bardzo wkurza mnie takie coś, bardzo, bardzo. Może spróbuję jednak z tamtej strony. Kurde! Aha. Sama w lizie? Tylko trzeba było iść w prawo, a nie w lewo. Masz wszystko? Tak, dzięki. To, co dla mnie zrobiłaś, nigdy ci tego nie zapomnę. Przez to muszę uciekać? Mam nadzieję. Przysporzyło mi to trochę problemów. To znaczy? Muszę uciekać.
ścigają mnie upiory. Dziki gon. Kiedy użyłam mocy, trafiły na mój trop. A. Ścigacie dziki gon? Dopóki tu jestem, grozi wam niebezpieczeństwo. Każ ludziom zaryglować drzwi i okna i niech nikt nie włóczy się po nocy. A ty co zrobisz? Pojadę do Nowigradu, a później zobaczymy. Okej, czyli ja też do Nowigradu się wybieram. Prawdopodobnie. Wsiadła na koń i odjechała. Pusto się tu zrobiło bez niej. Przeprawa przez Pontal jest obstawiona przez redańskie wojska, a mimo to posłałeś Cili do Nowigradu. Szukała czarodziejki, a czarodzieje są w Nowigradzie. Poza tym nie zostawiłbym jej na pastwę redańczyków. Dałem jej glejt. Bez pieczątki. Skąd w ogóle masz te glejty? Nie zawsze dowodziłem tą bandą błaznów. Kiedyś służyłem w temerskim wojsku. Przecież przepraw pilnują redańczycy. Ale jak się ma wyrobioną reputację i dobre kontakty, to barwy i sztandary schodzą na dalszy plan. Czyli istnieje szansa, że Ciri ciągle jest w Nowigradzie. Dzięki, że jej pomogłeś. Nie ma za co. Skoro wiesz już wszystko, to pewnie ci śpieszno. Ale może gdybyś... No wyduś to. Chcę pojechać po Annę. Odbić ją. Nie wierzę, że siedzi tam z własnej woli. Chyba nie dosłyszałeś. Niedawno mówiłem ci, że wyprawa na bagna równa się samobójstwu. Dlatego przyda mi się twoja pomoc. Nie mogę ci już zaoferować żadnych informacji o Ciri, ale możesz być pewien. Jeśli pojedziesz ze mną, będę bardzo hojny. Dawaj na misję samobójczą. Trochę gotówki zawsze się przyda. Wiadomek. No, w rzeczy samej. Zbiorę ludzi i jadę do Sztygarów. Najlepiej będzie, jak tam do nas dołączysz. Jasne. Do zobaczenia. Co to? Tu jesteś. Znowu uciekł. Bonsai? O, przepraszam, już nas nie ma. Co to było? Ty mi powiedz, to potwór czy człowiek? Moi ludzie mówią na niego Uma i twierdzą, że to potwór. Ale mnie się wydaje, że człowiek. Tyle, że brzydki jak gówno Ardala. Uma? Dziwne imię. Ano dziwne. Ale mi innego nie podał. Znaczy, że umie mówić? Nie. To było tak. Pytam, jak na niego wołają. A ten nic, tylko próbuje sobie włożyć do nosa palec u nogi. No to go chwytam za rękę i pytam. Jak masz na imię? A ten się patrzy jak na głupka i duka. O... Uma. No i tak zostało. Fajne. Na potwora mi nie wygląda, choć medalion przy nim drży. Dziwne. Skąd się tu wziął? A widzisz, śmieszna historia. Wygrałem go w karty. Naprawdę nie miałeś już o co innego grać? A żeż, kurwa, czepiasz się. Sytuacja była taka, a nie inna. Ktoś go postawił i już. Miej pretensje do jego poprzedniego właściciela. Co jest takiego śmiesznego w tej historii? Pojechałem raz do Nowigradu tak, żeby trochę odetchnąć, zażyć uciech wielkiego miasta. Zatrzymałem się w jednej karczmie, a że tam akurat grali, to się przyłączyłem. Karty miałem jak żyleta. Oskubałem sukinsynów do czysta. Szczególnie to zabolało jednego handlarza, bo przeżnął wszystko, co przywiózł ze Skellige. Strasznie się chciał odegrać. No to się zgodziłem. Zapytałem, co może postawić, a on pokazał tego dziwolonga. Kiepski interes, ale chuj tam. Dałem chłopu szansę, żeby się odegrał. Ale szansy nie wykorzystał. No i brzydal trafił do Wroniec. Ot, koniec pieśni. A, faktycznie śmieszne. Rzeczywiście śmieszna historia. Boki zrywać. A, tam kurwa nie znasz się. Wiadomo. No to teraz jesteś baronem pełną gębą. Masz nawet nadwornego błazna. Ale nie czepiajcie się, Umy. Czuję, że coś z nim jest nie tak. O, jak to? Uma.
No bo niby bardziej zwierzę niż człowiek, a chyba. Z drugiej strony ma skurwiel coś mądrego w oczach. A może mi się tylko wydaje. Widziałeś kiedyś coś podobnego? Nie widziałem, ale nie wygląda na groźnego. No nic. Żreć dużo nie żre i dopóki nie sprawia problemów, chłopaki mają trochę rozrywki. Na mnie już czas. Kurczę, nie wiem, no ja mam takie mieszane uczucia co do tego barona, nie? Dawaj. Mam nadzieję, że odnajdziesz córkę. On... Dla Ciri był dobry, dla córki był dobry. Ty będziesz dla niej dobrym ojcem. Tylko tłuk żonę. A tak ogólnie dla Imy jest dobry. Taki poczciwy gość. Tylko żonę tłuk. Wiadomo, nie mocno, żeby pokorę przywrócić. Kurczę, no sam nie wiem, co o nim myśleć. No strasznie źle zrobił, naprawdę źle. Nie można tak robić, nie można tłuc babyt. Nikogo nie można tłuc. Przemoc jest zła. No ale... Jest w nim dobro, nie? Naprawdę jest w nim dobro. Błagam, przysięgam, ja nie winny. Tak, a na kupców napadł królo plemiona. Jak cię baronowi przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będziesz. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Bywaj. Przybicie pancerza, premia przy trafieniu krytyczna. I teraz się okazuje, że ten toporek już nie jest taki dobry. Przy tym mieczu, który w dodatku ma dwa sloty. Czym mogę służyć? Chcę obejrzeć twoje towary. Bywaj. Dobra, to jest na 10. To teraz poboczne. Aha, te kapliczki, gwint. Dziady. Aha, odszukać tego. Powrót na temu czoło, kurczę. Ale mimo wszystko zanim, to mam po prostu... Korci mnie jedno. Pójdziemy i do tego guślarza, i na te moczary. Sabo mi się za bardzo nie spieszy, bo podobno, według waszych zeznań, co do których jesteście niebywale zgodni, ta fabuła jest dość szybka, nie? Niezłą robotę podłapał mój Luby, ha? Ano, nie kiepsko. Więc warto porobić inne rzeczy. Bo ja chcę... Czy to w ogóle nie byłem jeszcze? Ej! Ten biały... Sad ogarnąć sobie. Dawaj na zniszczony most. Najsampierw. No i kappa. Już mi się tak raz zrobiło. Wszystko się zacięło i już nie będzie działać, nie? Dobra, muszę to ogarnąć. Podczas wędrówki przez krzykowe moczary Ciri natknęła się na złowrogie wiedźmy. Potworne siostry wahały się, czy pożreć dziewczynę, czy wydać ją dzikiemu gonowi. Jednak Ciri w końcu udało się uciec. Ścigana przez jednego z upiornych jeźdźców, pobiegła w głąb bagien i tam Geralt zgubił jej ślad. Musiał szukać nowych tropów.
Okej. Takie mi się pojawiło po zresetowaniu wszystkiego, łącznie z kompem. Bo po ponownym odpaleniu dalej gra nie działała. Ty, białowłosy, też wyglądasz jakbyś wczoraj pochlał. Mam nadzieję, że to nie kwestia samej podróży do Białego Sadu spowodowała takiego crasha. Zaraz to sprawdzimy. Ja nie wiem, czy ja chcę na tobie jechać. Jeszcze jak... Jedź, płotka! Jesteś... Przećwiczą na hajem, to taki dumny nie będziesz. Boż taki bezrzeźny! Ruszaj się! Daj spokój! Niezłą robotę podłapał mój luby, ha? Ano, nie kiepsko. Ruszy! Ty! Zaraz się przekonamy. Tu chciałem iść. Niszczony most. Spotkanie z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. Okej. Dalej, płotka, dalej! Zsiądź z tego konia. No, tu jakieś lamusy. Nawet... O ty! Nawet ich nie będę lutował. O! Jakieś szajsy. Alko się akurat przyda. No i dobra, i gdzieś niedaleko obok był drugi. O! Miejsce mocy. Widzicie, dodatkowe punkty darmowe. Umiejętności. O ile każde miejsce mocy daje faktycznie taki punkt. No kurczę! Warto wszystko odwiedzić. No to po kolei. Dawaj na pełnej. Czyli następny odcinek będzie cały z czyszczenia Białego Sadu. Medalion drży. Znowu. Miejsce mocy. Zajebiście. O, misiu. To Irden będzie? Czy co? Piękna sprawa.
Tak. Lecimy dalej. Proszę bardzo. Myk. Fajnie, że można wrócić. Oho. No złaź. Zostawcie płotkę. Teraz to się z nimi fajnie walczy, nie? O! Kolejna wioska wyzwolona, ale może nie oglądajmy tego. No i piękna sprawa. Dodatkowy zielarz. Idziemy dalej, albo może jednak tu. Tak, i potem tak przejdę. Dobra. Rusz się! Dawać miejsca mocy. Będę pakował skille jako szalały. A, to tu jest. Oj. Wciąż są groźne. Co za smród. To się przyda. To się nie przyda. To ten ich skarb. O! Już dawno bym miał lepsze rękawice, gdybym od razu tu przyszedł. Ulepszona jaskółka. Wow! Teraz nie możesz tego zrobić? A dlaczego? Wymagane składniki jaskółka mam. Wszystko mam. A nie mogę zrobić, bo siedzę na koniu? Pewnie, że chcę ulepszoną jaskółkę. Kurczę, ale warto zwiedzać te wszystkie miejsca. Pięknie. I eliksiry? A ona już jest po prostu ulepszona, tak? Rewelacja. No to lecimy dalej. Hej! Ojejku, a mogę... przez rzekę... Jejku, po brzegu chciałem przebiec. Tu jest mostek, dobra. Dalej, płotka, dalej! Co to za zna... Aha, dobra, bo mi... No, wio! No i znowu będzie. Jedziemy! Ciekawe, co tu będzie. Oby miejsce mocy. Nie. Bandyty. Pieniądze. Ulepszony olej. Kurde. Dobra. Daleko nie ma. Lecimy z buta. Thank you.
Cały czas uważałem, że ta jaskółka za słabo leczy. Pod wodą coś? Kontrabanda? Z drugiej strony chyba. Ej, to teraz jak stąd wyjść? Dołem też nie muszę. Muszę po prostu wyjść. Lipa. Tu się chyba nie złapię. Z drugiej strony muszę skoczyć. Ojku, jak tu wszędzie stromo. Tędy wejdę. Czyli na tamtą stronę po prostu, tak? Czy kratki są z obu? Bo wydawało mi się, że z tej strony nie ma kratki. O właśnie. Srebro. O. Mobilne naprawianie. Zawsze na propsie. No i dobra, następny strzał poproszę. Tu wszystko mamy. A teraz tu. Znowu niedaleko. Oj! To nie było chyba za mądre. Chyba, że wejdę tędy jednak. Wejdę. Którędy mogę się tam dostać? O, sporo przeciwników. Złap się tego. Skocz. Nie? No i niby czemu nie wchodzi? Musiałem tamtędy. Tu? Tutaj jakoś. Czy nie? Nie no, nie ma dojścia do tego. Chyba nawet totalnie naokoło. Czy jest? Jest? Nie ma, muszę się jakoś którędyś tam dostać, ale... Okej. Okay.
Co tu trzymacie? Notatka dezertera. Protokół z przesłuchania Wiedźmina. Miejskiego. Oczekiwania, rysunek szkoły brzmi. Tej skóry to w sumie nie chciałem. Dobra, to wszystko tutaj. Pierożek! Da. Dobra. Południe zaraz będzie oczyszczone. Ej ty! Tu mamy co? Pozowisko bandytów. Wyrwać mi jajca. A! Dobra. Z nich to raczej nie będzie jakichś solidnych dropów, nie? Tu już jest kawałek. To jad. Dwa to jady. Chociaż teraz mam już tylu zielarzy. Ale po co płacić pieniądze? To jad. Nie zauważyliście go, przyznajcie się. Co mamy? Oho! Gniazdo potworów. Petarda będzie potrzebna. Nie dajesz mi wyboru. Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. To jest. Dobra. Dobra. Południe wyczyszczone. Tędy polecimy. Dotrzesz do mnie? Naprzód! A wjedziesz pod tę górkę? Dzięki. Naprawdę? Na czym teraz się zablokujesz? A, dobra. Tutaj byłem i to tu się dowiedziałem, że... drży to miejsce mocy. No, ale już przy nim byłem. Rusze!
Mogę tędy przejść? Nie, nie mogę. Otworzy się? Zestra się. Tak? Na obkółko zupełnie? Nie. Wiecie, z której to będzie strony? Tu muszę chyba jakoś... Tak myślę, nie wiem, zobaczymy. Nie wiem w ogóle, czy biegnę w dobrą stronę. Raczej nie. Chociaż... Nie wiem, gdzie jestem. No to w drogę. Dotarłeś do miejsca, gdzie diabeł mówi dobranoc, zawróć? Co jest? Co? Powiedzieli mi, że dotarłem na koniec mapy. Dalej nic nie ma. Ale ostatecznie chyba odnalazłem drogę. No właśnie. Obozowisko bandytów. Spoko. Hello, boys! Mówisz? O ty! Walczyłeś kiedyś z Wiedźminem? Czary, kurwa! Przed ogniem też się chroni ta tarcza? Ty, bo mnie jeszcze zabije. No, odsłonił się. Co tu macie? Szajs. Więcej szajsu. Tu sam szajs. No ale to jest gdzieś tam jakaś taka początkowa lokacja. Tam jeszcze siedzą jacyś. I'm gonna rip your head off and shit down your neck. Dobra, to mamy. Chyba powinienem to robić offstream, wiecie? Tak mi się wydaje, czy offstream. Poza nagrywaniem sobie wyczyścić ten, bo to nudne jest. W sensie mi się bardzo podoba, ale to będziecie siedzieć i oglądać, jak sobie czyszczę cały biały sad z tych pytajników. Ukryty skarb. Notatki szpiega. No i już po ukrytym skarbie. Następne szybko idzie. Nowe zadanie, złoto dezerterów. Ojejku, co to za chmara wilków? To ja widzę. O, widzicie? Tu rośnie, ale nie chce mi się specjalnie z konia złazić. Ukryty skarb znowu. Ktoś go strzeże.
zapiski. Zadanie ukończone. Trudna forsa. Fajnie. Dobra, tu wszystko mamy. Dalej lecimy tutaj. Dalej, Płotka, dalej! Dzikie kunie. Bójta się, bójta! To jeszcze nie było tu. To se było tak po prostu. Czekajcie, bo może oni tam mieli coś fajnego. Pochowanego. W tej chacie na przykład. To jakaś piwnica? Zamknięte. Użyto klucza. Skąd miałem klucz? Insygnia temerskich sił specjalnych. Oj, kupa siana. Miecz srebrny. W końcu, kurwa, lepszy miecz srebrny. Patrzcie, o ile lepszy! Przebicie pancerza, szansa na krwawienie. Jest! Jak dobrze! Aha, jeszcze mi pokaż te łapy. Chociaż ja zaraz będę mógł założyć, ale nie tak zaraz. Nie no, to te moje lepsze. Ratwa do craftu. Tego nie chcę. Koń po drodze do mnie zablokował się. Na jakimś szajsie. Dobra, nie jest daleko. Cmentarz. No i co z nieodkryciem tego miejsca? A, pod ziemią. Może w tym kościele będzie zejście do jakiejś kaplicy. Tu jest miejsce mocy, w którym byłem. Medalion drży. To miejsce mocy. Doładować się można. Bignij zawsze spoko. Ale nie wchodziłem tu. Co ja zrobiłem? To ma być. O właśnie.
Grzyby, grzyby, grzyby. Zakończone zadanie. A to chyba już. Chyba. Wow! No i dobra. Odhaczone. No proszę. No ale to mi nic nie daje. No proszę. Przed wejściem trzeba było. No dobra, jest odhaczone. To tu było? Naprzód. Wygnąłem B, żeby koń podskoczył, nie? Dobra. Dobrze, że jest tak w miarę blisko tutaj. A tutaj to są w ogóle dwa obok siebie całkiem. Jeśli dobrze pamiętam. No dobra. Gniazdo potworów. Medalion drży. To miejsce. O, zajebiście, będzie dodatkowy punkcik. Najpierw spalmy. Czekajcie. A jaką? Jaką petardę muszę zrobić? Czemu nie mogę zrobić? Gniazdo guli, trzeba je zniszczyć. Nie masz właściwej petardy. A czemu nie mogę już zrobić tamtej? No wiecie, sama mama. O tego. Samum. Czemu nie mogę jej zrobić? Kto mi powie? Uwalnia obłok opiłków Dimirytu, który blokuje magię i magiczne zdolności potworów. To nie. Trucizna też nie. Rani są od wszystkich przeciwników, no to nie zniszczę tego. O, pięknie. Czemu mogłem ją zrobić, a już nie mogę? O tym tego nie spalę. Tylko wkurzyłem kulę. Tym tego nie zniszczę, nie? O, zniszczę, dobra. Odłamki srebra tykają. No. Bo by było nieodhaczone na mapie i bym się musiał denerwować, a chcemy czyścić całą. Co tu jest? Muszę płynąć na sam, na środek tego? Jeziora? A nie ma łódki? Na bombę! To nie była bomba. A jest łódka. Nowy znacznik. Łupy wojenne. Weź zanurkuj. Czy nie?
Czemu nie nurkuje? Jak się mogę z tym bić? To jeszcze silne jakieś. To już te łupy? Uciekam. Uciekam. No teraz wyjdź, cwaniaku. No. Teraz chyba tu, nie? Z tej strony wszystko mamy. Piękna sprawa. Już niedużo, już troszeczkę. Tu jeszcze tylko troszkę. Zakończyłem walkę. Śmieciu! Magia. To miejsce mocy. Pięknie. Daj mi spokój. Dawać dodatkowe punkty. Ile już tego mam? 7. Ale będę takim koksem, że to jest po prostu koniec, nie? Strasznie mi się to podoba. Dobra, teraz tu. I stąd polecimy tu, aż do tartaku. Chodź, może się przydasz na coś. Ona już będzie zablokowana na start. Stwór się tam zjawił. O! Hola, panie Wiedźmin! Co jest? Co się Kupiec? Stało? Potwory! Potwory z bagiem! Mówili, że to niebezpieczna droga, ale nie usłuchałem, no to mam za swoje. Masz za swoje. Mniej samokrytyki i więcej konkretów. Powiedz, co się stało i jak ci pomóc. I pamiętaj, że wiedźmini nie pracują za darmo. Kodeks zabrania. No, wybierałem się do czarnych na handel. Nagle koń się spłoszył i zjechał z drogi. Na wyboju zleciałem z kozła, a wóz poturlał się dalej. Zaraz usłyszałem jakieś bulgotanie, rżenie i blaskanie. Coś Ima jadła było. Kinderka. Chyba zżarło siwka z kopytami. Towar został pewnie na wozie, ale samemu strach sprawdzić. Myślałem, że może wy... Najbardziej mi na takiej skrzyneczce zależy. Przynieście ją, błagam. Niech będzie, idę. Jeśli znajdę tę skrzynkę, dam znać. Ślady wozu. Zjechał w bagna.
Jest i wóz. To ja. Woda. Kwiaty. Dolka. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ciekawe. Warto się tu dokładniej rozejrzeć. Wóz jest naszpikowany strzałami. Ten mi tu lezie. Oho. Jest. To musi być ta skrzyneczka, o której mówił. Zachlapana krwią. Ludzką. Pokaż, co umiesz. O, no ale to już byłem. Ślady wozu badałem. O, tam coś jeszcze jest. Prosto w szyję. Dobry strzał. Albo ten mój kupiec ma poważne problemy z pamięcią, albo kłamie. Znalazłeś tę skrzyneczkę? No jak? Wyjrzałem cię? Tak, znalazłem twoją cenną skrzyneczkę. A także kogoś, kto wyglądał na woźnicę. Ze strzałą w szyi. Na tych bagnach nie ma driad, a utopce i baby wodne z łuku raczej nie strzelają. Innych podejrzanych brak, więc stawiam, że... Uważaj! Za tobą! Chyba nie. Nic za mną nie ma. Jestem wiedźminem, usłyszałbym. A on ma łuk. Słyszę twoje tętno. Bardzo szybkie zresztą. Jak u kłamcy. Zobaczmy, czy lepszy z ciebie jeździec niż oszust. Okej. Go ciachnąć jakoś? Co mam z nim zrobić? Nie kumam. Dogoń kupca. No to dogoniłem. No i co dalej? No pierdolnij go! Jeszcze gorzej niż Werder 2! No! Trzeba go stąd zabrać. Dawaj sakwę! Zostaw go, bierz pieniądze! Widzisz? Kłamstwo ma krótkie nogi, choćby nawet wlazło na konia. A teraz mów coś za jeden. I czemu napadłeś na ten wóz? Bombidny! Starszy szeregowy Jan Germer, Temerski 6 Pułk, 2 Kompania. Rozwiązana, ale wciąż działa. Po cichu, z lasu. Partyzan. To był transport medyczny. Nie chciałem, żeby dotarł do czarnych. A leki przydałyby się naszym chłopcom. Wielu choruje. Później to może przeżyją, jeszcze zawalczą wolną północ. Dobra. Dobra, jedź. Życzę tobie i twoim chowającym się po krzakach żołnierzom Wiktorii w starciu z Nilfgaardem.
Poczucie humoru masz podłe, ale porządny z siebie chłop. Masz to złoto, które obiecałem. Wypij za nie, za srebrne lilie i pamięć Fuertesta. No i dobra. Gdzie ja się teraz... Dzięki raz jeszcze. A to nie mój koń. Żyjemy, Temeria nie zginie. Gdzie ja się teraz znalazłem? O, właśnie. Dobra, to jak już jestem tu, to pójdę tędy. Kurczę, razem z tamtym to będzie strasznie długi odcinek. Ale nie zostało dużo. Już go skończę. W ogóle nie w tę stronę jadę, co trzeba, nie? Nie, dobrze jadę. Bo chciałem się przenieść. Tutaj był... znacznik podróży. Szybkiej. No, gibnę się do tartaku. Tu mamy co? Opuszczone miejsce. Jeszcze coś leci. A, dobra. Pieprzaj stąd. Dobra, polos. Co jest? Siedźminie źle o tobie gadają. Nic nie zapomnę cię i błagać, żeby choć nas złomnił. Witajcie! Pokaż mi swoje towary. Dobra. Cyf. Kurczę, te obrażenia zadawane przez potwory. Co? Aha, kupiec nie ma hajsu. No dobra. Bywaj. Nic. Błagać, by choć nas złomnęło. Nic, tylko modlić się i błagać, by choć nas złomnęło. Patrzę, patrzę. Koń do mnie idzie. Dojść nie może. Debil. Nienawidzę cię. No! Jakieś choróbsko mnie bierze. Mam tak cały czas, jak jadę na tym koniu. No! Rusz się! Woli ma boleć! Razem! Bawiej, chłopiec, bawiej! Co tu macie? Nie chcę. Te chcę. Te. Ulepszony olej przeciw insektom też chcę. Reszta to jakieś szajsy. Strzeżony skarb. A kto go strzeże? Ała, ała!
Aha. I już. W ostrzeżonym skarbie. Czyli nie walczę teraz. O czym ty do mnie rozmawiasz? Dobra. Baba! I co? Cały biały sad ogarnięty? Piękna sprawa. Zadania. Nieukończone. Śmierć w ogniu. No. Porozmawiaj z ocaloną. No przecież do niej podszedłem. A ona nie chciała ze mną gadać. Strzelała do jakiegoś... tego. No. Zaczytaj znalezione zapiski. Gdzie są zapiski? Tu? Książki? Czy tak się czyta zapiski? Książki. Nie. Aha. Okej. Rynia. Zaraz ogarniemy. Zaraz będziemy robić welen. Welen, 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 welen. Wszystko welen. Ogarniemy. Różne miejsca. Welen, welen. Dobra. Chyba cały ten... cały biały sad ogarnięty, moi drodzy. Piękna sprawa. To wracamy do tartaku. Jedź, podka. Zaktualizowane z deszczu podrynne. Bo przeczytałem, no. Przecież papę. Patrzmy jeszcze to zadanie. Gdzie to było? To z deszczu podrynne. Gdzie to było? A tu. Przeszukaj schowek martwego wieśniaka. Ale to welen znowu. No i dobra. Wracamy do welen w takim razie. Welen ziemia niczyja. O! Tu będzie trochę więcej tego szajsu. Tu kolejne zadania. Pierociniec, o kurczę. Dobra, może tutaj. Wyczerpaną i ranną Ciri znaleźli na bagnach chłopi. Zaprowadzili ją do barona, samozwańczego władcy Welen. Baron zaopiekował się dziewczyną i gdy ta wróciła do zdrowia, wyprawił ją do Nowigradu. Robił. Ładne przywitanie!
Dawać psie sadło. Teraz samo mięcho jak na złość. Bo może to tylko z dzikich psów. Dobra, moi drodzy. Jestem zadowolony bardzo, że sobie ten cały biały sad oczyściłem. Teraz się biorę za Velen. Chociaż może, nie wiem, bo 10 mam już 11, ale z kolei mam w tym Velen misję jeszcze z 7, z 9, nie? Zlecenia wiedźmińskie w Velen. O, z 6. Potwór z lasu. Tym się powinienem zająć. Oj, daleko. Trudne się wylosowało. Dobra, tak naprawdę to... Tak jak... Nie zadania. Mapa. Tutaj się chciałem udać. Od czegoś trzeba zacząć, nie? Ale to już w kolejnym odcinku, naprawdę. Dobra, bardzo wam dziękuję za czas poświęcony na oglądanie i do zobaczenia już wkrótce. Piąteczka.